Cześć, z tej strony monitora Kasia Bajerowicz. Jestem ilustratorką i autorką książek dla dzieci. Kilka godzin temu dostałam ogromną, pachnącą jeszcze farbą drukarską paczkę, a w niej moją nową książkę. Od początku, czyli powstanie i rozwój życia na Ziemi. Skąd taki tytuł? Z dzieciństwa. Kiedy byłam mała, jeździliśmy z tatą nad jezioro, na starą żwirownię. Tam tata pewnego dnia wyłowił dla mnie skały osadowe pełne maleńkich muszelek. To były musze ramienia nogów. Tata opowiadał mi o amonitach, o belemnitach, o dinozaurach, a ja z każdej takiej wyprawy wracałam z kieszeniami pełnymi maleńkich, skamieniałych stworzonek. Bardzo często jeździliśmy do poznańskiej palmiarni i tam tata tłumaczył mi, po co roślinom ciernie. Albo dlaczego niektóre rośliny wykształciły grube, mięsiste łodygi, albo dlaczego niektóre rośliny wyglądają bardzo odmiennie, ale nazywają się tak samo. A kiedy wracaliśmy do domu, moja mama, która była ogrodnikiem, opowiadała o sagowcach, miłożębach, paprociach i o tym, że one właściwie też są takimi żywymi skamieniałościami. W domu, oprócz psa i kota, wolno mi było trzymać patyczaki, żuki z Konga, karaczany madagaskarskie, ogromne afrykańskie ślimaki achatiny. I o, dzisiaj jeden z takich ślimaków jest ze mną. To moja achatina. I wyobraźcie sobie, że ślimaki są na Ziemi znacznie dłużej niż my. Jego przodkowie byli na Ziemi już ponad 500 milionów lat temu, w epoce, którą dzisiaj nazywamy Kambrem. I tak to wszystko we mnie zostało. Podobno niektóre dzieci przechodzą etap fascynacji dinozaurami. Ja z tego etapu nigdy nie wyrosłam. Nigdy nie wyrosłam z tego przedpotopowego świata i właściwie gdzieś po drodze sama stałam się przedpotopowa. I kiedy pewnego dnia redaktorka naszej księgarni, Ania Garba, zadzwoniła do mnie z pomysłem, żebym opowiedziała i narysowała książkę o ewolucji życia na Ziemi, to czas się dla mnie cofnął do dzieciństwa. I dlatego zapraszam Was dzisiaj do mojego świata. Sami zobaczcie, co się działo od początku.